Może zacznę od początku i wtedy nam wyjdzie ta czarna dziura. Właśnie nie tyle od początku, ile od końca. I wtedy do tego dojdziemy, bo tak wyglądają życiorysy osób, które nie pamiętają, a zostały uratowane z Holokaustu, że żeby cokolwiek się zorientować, żeby słuchacz w ogóle coś zrozumiał, już nie mówię o tym, który opowiada, to trzeba zacząć od końca albo od środka. Mianowicie chodzi mi o to, że trzeba zacząć od momentu, w którym się dowiedział o swoim pochodzeniu, o którym tak myślę, że tak jest najrozsądniej, więc to był rok 58, chyba tak. Moja mama, Anastazja Sobolewska, bardzo chorowała na serce i znajdowała się w szpitalu właściwie co 3 miesiące, co pół roku. Coś się działo i przyjeżdżało pogotowie. Było to tak przez ostatnie 2 lata, powiedzmy, czyli od 50, nie wiem, no, którego, 5, 6 do 8 zmarła. Ale mówię o tym dlatego, że w pewnym sensie to mamy chorowanie i zawał za zawałem był dla mnie już codziennością. Wcześniej mój ojciec siedział w więzieniu za tak zwaną prywatną inicjatywę. To były czasy stalinowskie, on miał przedsiębiorstwo. Nie chciał z tego przedsiębiorstwa rezygnować, chociaż mama, która przeszła rewolucję w Rosji, go przestrzegała, żeby i mówiła, najlepsza, najgorsza posada niż najbardziej intratny własny interes. Stachu, ty nie znasz bolszewików. Ja takie sformułowanie pamiętam z domu. Ale wracając do choroby mamy, siedziałam w szpitalu na Stępińskiej w Warszawie któryś raz i właściwie trudno powiedzieć, że ja to przemyśliwałam, ale wydaje mi się, że z tyłu głowy miałam coś takiego, że jakoś mamę podreperują i znowu wrócimy do domu. Oczywiście nie myślałam tak, że potem znowu mama będzie w szpitalu, to tak nie myślałam, ale jakoś to było prawie codziennością. Lekarka mi powiedziała, żebym trzymała rurkę z tlenem i patrzyła, czy mama oddycha. Jak mama przestanie oddychać, to ja mam tę rurkę odłożyć. Mnie jest trudno dzisiaj uwierzyć w to, że ja nie rozumiałam, o co chodzi. Że jak mama przestanie, powiedziała lekarka, jak kołdra przestanie się podnosić, że to będzie oznaczać, że moja mama umarła. Ja tego nie rozumiałam. Ja teraz nie rozumiem, jak ja mogłam tego nie rozumieć, ale nie wiedziałam, o co chodzi. Patrzyłam na tę kołdrę i ta kołdra cały czas się podnosiła. Ja z tą rurką siedziałam, przysypiałam. Wiem, że jak szłam do toalety, to też miałam w oczach tę podnoszącą się kołdrę. I w pewnym momencie moja mama się tak jakoś chyba ocknęła i taki gest wykonała, żebym się pochyliła. I powiedziała mi, ja dobrze nie wiem, co im powiedziała, natomiast wiem, co ja z tego zrozumiałam. Że jestem tylko jej córką, że nie jestem córką mamusi, tylko że nie jestem córką tatusia, tylko jej. A z tego zrozumiałam, że jestem nieślubnym dzieckiem. Już oczywiście sobie dokonfabulowałam, że z jakiegoś romansu może, no w każdym razie tak zaczęły moje myśli krążyć wokół. Uciekać, że tak powiem, od spraw trudnych, więc ja tam imaginowałam, co to może oznaczać. I jakoś mi dała do zrozumienia, żem na nikogo nie liczyła, że jestem jej, że zostanę sama. Tak mi naszeptała, ale ja furt na tą kołdrę patrzyłam, nie wiadomo po co, zamiast zrozumieć, że jeżeli do mnie coś mówi, to znaczy, że żyję, ale już powiedziałam, że nic z tego wszystkiego nie rozumiałam. I siedziałam dalej z tą rurką, z tlenem i kombinowałam, jak to jest, że ja nie jestem córką ojca. Różne mądre myśli przychodziły mi do głowy, ale przysnęłam pewnie, przyszła lekarka
i powiedziała: dziecko, połóż ty tę rurkę, twoja mama nie żyje. Bardzo się zdumiała. Mówię: jak to moja mama nie żyje? Już pani widzi, że ta kodra się podnosi. No nic się nie podnosi. Twoja mama nie żyje. Mówię: żyje. No zaraz ci udowodnię. Wyjęła lusterko. I jak pamiętam taką absurdalną myśl, sobie pomyślałam, ona mówi, że moja mama nie żyje, będzie się malować, czy będzie się czesać. Po co ona to lusterko wyjęła? A ona przyłożyła mamie do ust i mówi: chodź do mnie, zobacz, to lusterko nie jest zaparowane. Ja wtedy zrozumiałam, że moja mama nie żyje. Nigdy nie widziałam nieżywego człowieka. Przeżycie było potworne. No i zostałam sama z ojcem w klasie maturalnej. Mieszkałam pod Warszawą. To było Baninie, teraz pewnie to jest Warszawa. I takie życie pod Warszawą, życie szkolne, a zwłaszcza pozaszkolne, poszkolne bym powiedziała, jest inne niż w Warszawie, tak mi się wydaje. Myśmy tam, naszym głównym zajęciem była piłka i rower, bo było gdzie jeździć na rowerze. No jeszcze pamiętam, że były tam zajęcia z przysposobienia wojskowego, więc strasznie taka górka była, Delmacha się nazywała, górka Delmacha się latało tam. Ktoś miał jakiś taki sportowy karabinek, ustawialiśmy jakieś tarcze. No strasznie to wszystko lubiliśmy, rowery, piłka, chłopcy w piłkę nożną grali. W Aninie to było zupełnie inne życie niż w Warszawie. W każdym razie to było moje główne zajęcie. Może nawet się trochę uczyłam, ale nie sądzę, żebym jakoś się specjalnie przykładała. Koleżanki, koledzy, taka dosyć zwariowana byłam, zawsze pełno towarzystwa wokół mnie. I ojciec liczył na to, że ja jakiś dom poprowadzę, coś będę gotować może, sama nie wiem. Że będę jakąś gospodynią, a to jakoś zupełnie nie wychodziło. W każdym razie nie dogadywaliśmy się za bardzo. I w jakiejś awanturze, czy coś takiego, może nie całkiem awanturze, ojciec coś powiedział, że ty nie wiesz, co nam zawdzięczasz, czy co mnie zawdzięczasz. Już właściwie nie wiem, co on powiedział za bardzo. To ja, że wiem i nie jestem tatusia córką. Ja jestem tylko mamusi córką, bardzo zadowolona z siebie, że taką tajemnicę to ja znam i że jemu się nie uda mnie zaskoczyć. No ale mu się udało. Powiedział: nie jesteś ani córką mamy, ani córką moją. Jesteś dzieckiem wziętym z getta. Wyjęłam z teczki papierosy, jemu ukradzione wcześniej z szuflady. Pamiętam, że się nazywały krótkie. Zapaliłam tego papierosa, ojciec nie zauważył, że po pierwsze, że w ogóle mam papierosa, po drugie, że palę. On chyba sam zapalił i nie zauważył, że zapalił. W każdym razie powiedział potem, że nie widział tak bladego człowieka. No może nie widział, ale... Jakoś zaczęłam się dopytywać, nic nie rozumiałam z tego. Co więc słyszałam o Żydach? Nic właściwie nie słyszałam. No poczułam się strasznie w takim sensie, ale nie jako Żydówka, tylko jako, znaczy nic to wspólnego z żydostwem nie ma, tylko jako dziecko ludzi, którzy zostali zabici za to, że byli wszystko jedno, Żydami, Mołdawianami, nie wiem co, Chińczykami, wszystko jedno, kim by nie byli. No to było dla mnie jakąś makabrą, że można... No potem zaczęłam się coraz więcej dowiadywać i już czym więcej się dowiaduję, tym naprawdę mniej to rozumiem. Ale też nie rozumiem, jak może być coś takiego, co się w Syrii dzieje. No nie wiem, jak mogą ludzi zabijać. Bo to się poczułam strasznie w sensie nierozumienia tego. Tych potworności. No to nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź na pana. Żadnego powrotu do korzeni, to nie była rodzina religijna, chociaż podobno był tam
bo jakiś rabin, nic mnie do tego nie ciągnie. Ale też rzeczywiście to chyba wrażenie takie na mnie zrobiło, że prawdę mówiąc, to mało co mnie tak obchodzi, jak losy ludzi, którzy przeżyli Holokaust. Czyli gdzieś to straszliwie utkwiło. No przeżyli taką straszną zbrodnię. Co oni czuli? Jak to było, że zostawiali gdzieś dziecko? Rozstawanie się ze swoim dzieckiem, czy wy sobie wyobrażacie to? Co zyskuje człowiek, który się dowiaduje, że jego rodziców zabili ludzie tylko za to, że byli Żydami? No tak już po prostu. Co tu można zyskiwać? Ja nie wiem. Pan nie czuje sztuczności swoich pytań. Nie chcę być przykra, bo jest miła atmosfera i nie ma powodu. Ale to nie są pytania, na które ja umiem odpowiadać. Ja umiem opowiadać. Odpowiadać też, ale one są... No może mnie pan zapytać, co ja poczułam wtedy, może do ojca jakoś, czy to spowodowało, że ja... Ale nie, no nie wydałam... Znaczy nie przestał być tym samym ojcem, a mama nie przestała być mamą, a ludzie, o których się dowiedziałam, czy dalej byli obcy, ponieważ nic o nich jeszcze... Nie jeszcze, bo ponieważ nic o nich nie wiedziałam. No zyskałam taką potworność, że moja mama to nie moja mama, ojciec nie ojciec, ciotki nie ciotki, siostry nie siostry, że wszystko, co mnie otacza, jest nieprawdą. I że jestem jakimś dziwnym, bardzo zresztą samotnym w tym momencie człowiekiem. W ogóle nie, ale też byłam w takim wieku i tyle miałam spraw na głowie, że jak już mówiłam, trochę zapominałam, potem się przypomniało i potem znowu zaczęłam tym wszystkim żyć. W ogóle my tak żyjemy przecież, że my tak wszyscy, to znaczy takie osoby, które szukają, to tak mają, że tak żyją takim życiem codziennym, mężowie, kochankowie, dzieci, nie wiem co, koleżanki i szukanie, potem znowu się czymś żyje i potem się szuka jakaś taka kula śniegowa, tak się nawija te informacje i ściana, do czegoś się dojdzie. Potem jest znowu jakiś impuls, jest jakieś szukanie. Coś się znajduje. Ja znalazłam masę informacji o swojej rodzinie. Pamiętam, jak byłam w Naczelnej Bibliotece Lekarskiej po raz Bóg wie który, bo w tej bibliotece kompletowane są dane różnych osób. Zresztą ta biblioteka z Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej, nie wiedzieć czemu była Warszawsko-Białostocka, ale taka była Izba Lekarska, i one, wszyscy lekarze mieli obowiązek należenia do niej. I tam z tej izby jest bardzo dużo wiadomości na temat mojej babki. Ona korespondowała tam z nimi, jakiś składek nie płaciła, potem płaciła, potem oni coś jej umarzali. Ale z tego znalazłam różne adresy, które ona zmieniała, bo mój dziadek już nie żył. I w pewnym momencie, w ramach kompletowania tych teczek, ja tam chodziłam, raz na jakiś czas ta teczka była coraz większa, coraz grubsza, bym powiedziała. I w pewnym momencie wyczułam taką tekturkę, że będzie zdjęcie. I pamiętam, że byłam tam z Janką, moją koleżanką, której rodzice farmaceuci truciznę połknęli. Ją oddali do niani pod opiekę, sami zażyli truciznę i zginęli, marli. Wiedzieli, co łyknąć i mieli dostęp. I z nią byłam, bo tam też farmaceuci są w tej Naczelnej Bibliotece Lekarskiej, dane farmaceutów. I tak wyczułam i mówię, Janka, tu jest zdjęcie mojej babki. Ja nie popatrzę. Mówię, wiesz co, pytam, ludzie będą mówić, że jestem do niej podobna, a jak ona jest brzydka, to ja nie chcę. To Janka mówi, wiesz, ty jesteś chora, nienormalna wariatka oraz całkiem głupia. I tak ta Janka do mnie, chodź, mówi, ja mówię, Janka, zobacz ty to zdjęcie, nie sama zobacz. Słuchajcie, ja nie wiem, co mi się stało, tak strasznie się bałam zobaczyć, to nie wiem, co mi chodziło.
No po prostu się bałam czegoś. Wreszcie ta Janka tak się na mnie wydzierała, że to zdjęcie obejrzałam. No fajnie wygląda ta babka, pokażę wam. Ja wczoraj byłam na spotkaniu z panem Twardochem. Brzichu i pan Twardoch powiedział, że on czasem coś pisze i nie rozumie, po co on to pisze i co on pisze. No to ja też nie rozumiem, dlaczego ja się tak czasem zachowuję. Nie wiem dlaczego, no. Czego ja się bałam i o co mi chodziło. Bo przecież to nieprawda, że się bałam, że ona jest brzydka, bo już taka infantylna i głupia nie jestem. Tylko nie miałam odwagi, jakiejś odwagi, która nie wiem, ale po prostu strasznie. Już chciałabym, żebym już obejrzała, żeby już było po. No i tak szukamy, i tak płaczemy.